Czegoś takiego, co wyprawia Adam Bodnar, to nasze państwo jeszcze nie widziało. Otóż to jest tak. Na początku, po prawie 2 tygodniach, bezprecedensowego ataku na media publiczne, bez podstawy prawnej, innej niż własna uchwała, łamiąc konstytucję, ustawy i tak dalej, minister sprawiedliwości nie robił nic, a zapytany, jaka jest podstawa prawna tych działań, powiedział, że no, szukamy jakiejś podstawy prawnej. To jest mniej więcej, proszę państwa, tak samo, jakby funkcjonariusze państwa wpadli do jakiejś rodzinnej firmy, zaczęli im robić zatrzymania, zaczęli niszczyć tą firmę przez prawie 2 tygodnie. Jak się ich pyta, jaka jest podstawa prawna? No nie wiemy, ale jakiejś podstawy prawnej szukamy. To jest ta praworządność, o którą wszyscy walczyliśmy, a szczególnie tamta strona, która tyle mówiła o praworządności. No i proszę państwa, co wydarzyło się dalej? No, każdy uczciwy prokurator, który zna podstawy prawa i wziął to do ręki, no to zobaczył, że no w tej sprawie i w sprawach cywilnych trzeba przystąpić do działania i również w sprawach karnych. Co robi minister sprawiedliwości, prokurator generalny, który powinien pilnować prawdziwej praworządności? Wykonuje kolejną bezprecedensową rzecz, mianowicie przejmuje akta do prowadzenia. I ktoś z państwa zapyta, no ale o co my robimy w ogóle awanturę? No przecież był minister Ziobro, który też był prokuratorem generalnym i ministrem sprawiedliwości. Ale proszę państwa, tu jest jednak zasadnicza różnica. Mianowicie minister Ziobro wykonywał zgodnie z artykułem 13 ustawy o prokuraturze, prokurator generalny wydaje zarządzenia, wytyczne, polecenia. No i minister Ziobro rzeczywiście z tego korzystał. Natomiast co zrobił pan minister Bodnar? No minister Bodnar sam przejął do prowadzenia sprawy jako prokurator. A to jest, proszę państwa, zakazane. To jest zakazane w artykule 103 Konstytucji, który mówi o tym, że prokurator nie może sprawować mandatu poselskiego, odpowiednio artykuł 108 mówi senatorskiego również. Więc to jest bardzo proste. Jemu de facto wygasł mandat senatorski. Pani marszałek Kidawa-Błońska dostała wniosek, i powinna tylko stwierdzić wygaśnięcie mandatu senatorskiego, bo nikt wcześniej tego, co on robi, nie robił i to jest oczywiste, że jemu wygasł ten mandat. Jeżeli tego nie zrobi, pani marszałek Kidawa-Błońska nadużyje, jest to oczywiste, że również łamie prawo. I proszę państwa, oczywiście pan minister Bodnar, ten wybitny prawnik, no połapał się po jakimś czasie, że jednak popełnił błąd i poprawił tą swoją decyzję, to znaczy już wydając polecenie poprzez prokuratora krajowego. Natomiast to jednak nie zmienia faktu, że przejął to akta do prowadzenia. Ale proszę państwa, przecież to nie jest wszystko z tego, co ten człowiek wyprawił. Ja chcę państwu przypomnieć, że to nie kto inny, jak sam Adam Bodnar. Jeszcze jako rzecznik praw obywatelskich złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, twierdząc, że nie ma takiej możliwości zgodnie z polską konstytucją, żeby to minister polityk powoływał przedstawicieli czy zarządy mediów publicznych. No i Trybunał Konstytucyjny przyznał mu rację. To właśnie ten człowiek. I tego samego człowieka, którego dzisiaj się pyta, no ale przecież pan mówił, że polityk nie może powoływać zarządów mediów publicznych. I to on mówi, że on ma zaufanie do tego, co robi minister. Zobaczcie, widzicie państwo, jak oni sami sobie zaprzeczają, to jest wręcz niesamowite. I proszę państwa, i to nie jest wszystko, co nawyprawiał nowy falandysz, pan Bodnar. Mianowicie mamy świeżutkie oświadczenie prokuratury krajowej dotyczące skutków polecenia prokuratora generalnego o odwołaniu z delegacji z prokuratury krajowej 144 prokuratorów. I proszę państwa, i tu zachodzą podobne konotacje jak we wcześniejszym przykładzie, który państwu opisywałem. Po pierwsze, łamanie prawa. Prokurator generalny nie ma takich uprawnień. Jest to wyłączne uprawnienie prokuratora krajowego. No i albo on to wie i łamie prawo, albo tego nie wie, no i jest człowiekiem bez żadnych kompetencji do pełnienia tego urzędu. Ale co najgorsze w tej sytuacji, prokuratura krajowa, wydając komunikat, informuje, co oznaczałoby wykonanie polecenia pana ministra falandysza Bodnara. Otóż, proszę państwa, wykonanie tego polecenia pana Bodnara, jak czytamy, odwołanie z delegacji w prokuraturze krajowej praktycznie spowodowałoby,
że przestałby istnieć Departament Cyberprzestępczości i Informatyzacji zajmujący się nadzorem oraz koordynacją najpoważniejszych postępowań dotyczących cyberprzestępczości, które mają szczególne znaczenie w dzisiejszych czasach, o czym Państwa chyba szczególnie nie muszę przekonywać. Podobnie wygląda sytuacja w Biurze Współpracy Międzynarodowej, które w ostatnim czasie między innymi zajmowało się sprawą ekstradycji z Dubaju podejrzanego Sebastiana M. Czyli pan Bodnar działa de facto na korzyść tego podejrzanego. Co więcej, jak czytamy w tym oświadczeniu, jeszcze gorsze konsekwencje decyzja Bodnara będzie miała o odwołaniu 50 prokuratorów prokurator regionalny. Wstępna analiza postępowań prowadzonych przez prokuratorów, których zamierza odwołać Bodnar, wskazują, że wbrew jego intencji nie dojdzie do przyspieszenia prowadzonych postępowań, a wręcz zostanie w wyniku tej decyzji zostanie znacznie wydłużony. I teraz tak, jakich postępowań między innymi dotyczą te sprawy, które łapy, których odwołać chce, jakich spraw dotyczą te sprawy, które zaangażował się w ten negatywny sposób Bodnar? Między innymi chce odwołać prokuratora prokuratury regionalnej, który zajmował się w zakresie cywilnym sprawami afery GetBack. Może mu to też przeszkadza. Ja już pamiętam, jak był rzecznikiem praw obywatelskich, że najbardziej się interesował członkami mafii reprywatyzacyjnej. To jego pisma dostawałem, żeby coś w ich sprawie zrobić, a nie pokrzywdzony w sprawie mafii reprywatyzacyjnej. Czyli tak, odwołać prokuratora, który zajmuje się aferą GetBack. Następnie prokuratora prowadzącego postępowanie w prokuraturze regionalnej, który zajmuje się piramidami finansowymi. I w jednej z pokrzywdzonych jest, w jednej z tych spraw pokrzywdzonych jest prawie 90 tysięcy osób. Innego prokuratora prokuratury regionalnej w Szczecinie, którego chcę odwołać, zajmuje się postępowaniem dotyczącym blisko 1000 podmiotów, które zajmują się między innymi praniem pieniędzy z wykorzystaniem kantorów walutowych i innych podmiotów oferujących podobne usługi. Następnie śledztwem, które dotyczy wyłudzenia funduszy unijnych obejmujących materiał dowodowy w postaci 750 tomów akt. Jeszcze inne sprawa dotyczą zabójstwa dziecka w Częstochowie oraz odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych w tym zakresie. Inny prokurator, którego chcę odwołać, zajmował się zorganizowaną grupą przestępczą prowadzącą sprawy nielegalnego hazardu, gdzie zyski tej grupy z tego procederu dotyczyło prawie, szacuje się na prawie 240 milionów złotych. Proszę Państwa, to jest coś niebywałego. To by oznaczało, odwołanie tych prokuratorów oznaczałoby, że te sprawy stanęłyby w miejscu, to Bodnar de facto w ten sposób działa na korzyść zorganizowanych grup przestępczych. I trzeba sobie to wprost powiedzieć. W związku z tym, Szanowni Państwo, chcemy pokazać, że Adam Bodnar w sposób tak bezprecedensowy, jeszcze nie minął miesiąc jego urzędowania i tyle razy złamał konstytucję, prawo i on nie zamierza się w ogóle w tym zatrzymać. On dalej idzie, mówiąc językiem młodzieżowym, na rympał, nie przestrzegając niczego. A dotyczy to osoby, która przed chwilą miała przez 8 lat na buzi konstytucja, praworządność najważniejsza. Dzisiaj łamie wszelkie zasady z tym związane właśnie z tymi słowami, o których mówię. I chcemy to bardzo mocno i stanowczo podkreślić. Jeszcze pan minister. Szanowni Państwo, te całe tour de konstytucja, wytatuowanie sobie prawie na czole słowa konstytucja, to był obraz ludzi, którzy dzisiaj rządzą. Pan Adam Bodnar mówił, konstytucja odmieniał przez przypadki, wskazywał pan na pewne okoliczności. Na przykład zacytuję pana Bodnara. Zgodnie z artykułem 103 ustęp 2 z artykułem 108 Konstytucji RP nie można łączyć urzędu prokuratora oraz senatora, ale czymże jest wejście w czynności, w aktywny udział w prokuraturze na podstawie artykułu 9 paragraf 2 ustawy Prawo o prokuraturze w przypadku postępowań jako czynny prokurator. Pan minister Bodnar dzisiaj łamie to, co sam mówił, że nie powinno mieć miejsca, a nigdy nie miało miejsca. Bo tak jak przytoczył to europoseł Patryk Jaki, minister Ziobro nigdy nie wchodził w postępowanie jako czynny prokurator. Prokurator zgodnie z konstytucją, ten, który na przykład przyjmuje akta, prowadzi czynności, nie może być jednocześnie parlamentarzystą.
a takim parlamentarzystą jest senator Adam Bodnar. Czy widzimy tutaj niezgodność z konstytucją? Ale chyba to nie jest opinia moja, bo to jest dość oczywiste, ale to jest też opinia Stowarzyszenia Lex Super Omnia. Prokurator generalny nie będący prokuratorem przełożony i tak nie może przejmować spraw i zadań na podstawie artykułu 9, paragraf 2 prawo o prokuraturze. A to zrobił minister Bodnar. I to jest opinia z 13 lipca 2023 roku. No to chyba stowarzyszenie się nie wycofuje z tego, z tej opinii, a no one, jak rozumiem, to stowarzyszenie miało być taką wyrocznią dla, przynajmniej dla opcji rządzącej. Ale pójdźmy dalej. Pani Gasiuk-Pichowicz, która mówi o tym, że nie możemy tolerować łamania zapisów konstytucji przez najważniejsze osoby w państwie. I nawiązuje tutaj, że prokuratura prokuratorzy mają na celu ochronę prokuratorów przed jej upolitycznieniem i rozdzielność roli posła, senatora jest czymś, co jest oczywiste. To jest pani Gasiuk-Pichowicz. No dzisiaj mamy sytuację bez precedensu, kiedy pewnie pan Bodnar będzie szukał jakiejś tam podstawy prawnej, która obali konstytucję, bo przecież tak naprawdę nowe źródła prawa przez pana Bodnara są realizowane, a tu widzimy zero-jedynkowo, że stowarzyszenia, że posłowie, sam pan Bodnar podważał możliwość funkcjonowania polityka parlamentarzysty, posła czy też senatora, czy jako czynnego prokuratora. No, to jest element, który jest bezsprzeczny, dotyczący wygaszenia mandatu senatorskiego senatora Bodnara. Oczywiście pan Bodnar może zrzec się funkcji albo wicea, albo prokuratora generalnego lub też senatora, dlatego że nie może łączyć tych funkcji. Nieznajomość prawa w tym wypadku jest szkodząca, bo tutaj można mieć przypuszczenie, że dochodzi do przekroczenia uprawnień. Pytanie, kto tak naprawdę przekroczy te uprawnienia? Być może pani marszałek Kidawa-Błońska, wiedząc, że ma sytuację, a do tej opinii można dostarczyć zacytowanie Stowarzyszenia Lex Super Omnia i też samego pana Bodnara, bezprecedensową historycznie okoliczność, polegającą na tym, że pan Bodnar w sprawie, której jest żywotnio zainteresowany, a wręcz można powiedzieć, że jest w jakimś sensie stroną, ponieważ należy do rządu, który łamie prawo, wchodzi w czynny udział na podstawie prawa o prokuraturze, jako przełożony zabiera akta, chce prowadzić czynności, jak informują media, a jest jednocześnie politykiem. No to teraz należy sobie zadać pytanie, gdzie są ci wszyscy, co wrzeszczeli na okrągło konstytucja i mówili o tym, że polityk nie może zajmować się, być prokuratorem. No, nie odróżnienie tej funkcji, czym jest prokurator generalny od czynnego udziału w prokuraturze, świadczy o tym, że pan Bodnar albo nie zna prawa, albo świadomie łamie prawo i świadomie okłamywał Polaków podczas całej tej jego drogi politycznej z Koalicją Obywatelską czy z Paktem Senackim, mówiąc właśnie o tych hasłach i o tym, co państwu przetoczyłem, przecież to było kilka miesięcy temu. Co się dzieje z panem Bodnarem, że nagle Stowarzyszenie Lex Super Omnia może nie mieć racji, sam pan Bodnar nie ma racji, on sam sobie zaprzecza. To jest coś nieprawdopodobnego. Umiejętność samego siebie okłamania na pewno jest czymś wyjątkowym, ale widać, że pan Bodnar to potrafi zrobić. No chyba, że to jest cyniczna gra, podyktowana tym, że jest i bierze odpowiedzialność za to, że łamie prawo, a na absolutnie na to nie może być zgoda. A to, o czym mówił jeszcze pan minister europoseł Patryk Jaki, okoliczność dotycząca wydawania polecenia wobec prokuratora krajowego, żeby wycofywać te delegacje. Szanowni państwo, no, chyba konstrukcja polega na tym, że prokuratorzy, którzy dzień i noc zajmują się ściganiem przestępców, powinni być przez państwo polskie doceniani, powinni być chronieni, a nie powinniśmy się bawić jakąś taką zabawę, że politycznie ktoś będzie dzisiaj powodował Eldorado dla przestępców. No, czymś zaskakującym jest, jeżeli prokurator generalny chce zniszczyć swoją decyzją bezpodstawną, chyba że znowu szuka jakiejś tam podstawy prawnej, na przykład całe struktury, które zajmują się zwalczaniem kluczowych obszarów, takich jak cyberbezpieczeństwo. To oświadczenie prokuratury krajowej jest miażdżące dla prokuratora generalnego ministra Bodnara i każdy, kto dzisiaj dba o interes Polski, powinien absolutnie popierać to, co jest oświadczenie prokuratury krajowej, bo nie może być tak, że przestępcy będą korzystać na tego typu zmianach, które chce prowadzić pan minister Bodnar, nie mając podstawy prawnej. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Skoro jesteśmy przy prokuraturze, to chciałbym się zapytać pana, panie pośle, jak pan ocenia decyzję rządu w sprawie przystąpienia Polski do prokuratury europejskiej? Uważam tę decyzję za złą, dlatego że jest to kolejny obszar oddawania naszej suwerenności instytucjom, które pokazały już wielokrotnie, że wobec Polski nie działają w sposób obiektywny. Wprost przeciwnie, tworzą warunki, w której Polska
może działać na równych zasadach tylko wtedy, kiedy swoje zasoby udostępni państwu niemieckiemu. I zresztą to wystarczy tylko sięgnąć do słów nikogo innego, a europosła z ław opozycji Leszka Millera, który powiedział, że to nie było tak, że te kamienie milowe, o których mówiono, nam blokowano środki, że trzeba było w Polsce przywracać praworządność, to było najważniejsze. Powiedział, najważniejszym kamieniem milowym była zmiana rządu. W związku z tym my musimy się sami zdecydować, czy chcemy, aby instytucje unijne decydowały o tym, kto w Polsce ma rządzić, komu się podobają, a komu nie. I prokuratura europejska będzie kolejnym takim narzędziem, który będzie mocno ingerować w polską suwerenność, nie mając żadnej gwarancji, że będzie to robiło obiektywnie, a raczej wpisze się w to, o czym mówił Leszek Miller. Skoro ma to być fatalne w skutkach, to dlaczego rząd polski i między innymi minister Bodnar się na to zgodzili? No moim zdaniem dlatego, że on reprezentuje taką mentalność, o której szczerze powiedział jakiś czas temu na wykładzie w Niemczech, że to w Polacy to jest taka gorsza kultura, którą Niemcy muszą oswoić. I on ciągle uważa, że my tak naprawdę powinniśmy oddawać swoją suwerenność instytucjom zewnętrznym, bo sami nie zasługujemy na to, żeby sobą rządzić, bo jesteśmy gorszą kulturą. Chciałem zapytać w sprawie prokuratora krajowego, bo wiem, że prokurator generalny zgadza się dwukrotnie co najmniej w rozmowie z wyrażeniem może tak chęci, że prokurator krajowy zrezygnował ze swojego stanowiska, tylko tak można go odwołać. Zdaniem prokurator Warstwowie to sprawa się ministra? No jestem przekonany, że nie, dlatego że sami państwo widzicie, że przez te 3 tygodnie sprawowania swojej funkcji Adam Bodnar tyle razy złamał prawo, konstytucję, swoją drogą za to będzie rozliczony, niech on sobie nie myśli, że będzie rządził wiecznie, ale tyle razy złamał prawo i konstytucję, że jeżeli to będzie tak, że jeszcze kolejne instytucje będą poddane jego bezprecedensowej agendzie łamania polskiej praworządności, to będzie gorzej dla polskiego państwa, ponieważ sami państwo widzicie, to sam prokurator generalny Bodnar powinien zainteresować się tym, że jest dziwna koincydencja czasu, jeżeli chodzi o pana Sienkiewicza i te wpisy do KRS-u, które zostały wykonane po słynnej uchwale sejmowej. To on sam powinien to robić. A tu się okazuje, że uczciwi prokuratorzy, którzy to robią, muszą być teraz poddani krytyce pana Bodnara, bo on zapewne dlatego chce odwołać prokuratora krajowego, ponieważ są jeszcze prokuratorzy, którzy chcą przestrzegać prawa, a nie działać zgodnie z wolą Donalda Tuska. I jemu się to nie podoba, no ale to nie taka jest jego rola, że on powinien jednak stać na straży praworządności, tak jak wielokrotnie mówił, a stoi na straży partykularnego interesu Donalda Tuska. A może to jest tak, jak mówi były marszałek Grodzki, że prokuratura cały czas jest upolityczniona, trwa proces oczyszczania. On to wczoraj mówił w tym kontekście, że nie zrezygnuje z immunitetu, dopóki właśnie prokurator krajowy zostanie na stanowisku, dopóki prokuratorzy regionalni zostaną na swoim stanowisku. Panie redaktorze, w tej całej dyskusji zapominamy o tych, którzy mogą oglądać tą konferencję, a pod odpowiedzialnością karną, jako rodziny, które się nie zajmują polityką. Niekoniecznie może głosują na Zjednoczoną Prawicę, może głosują nawet na Platformę, ale są świadome tego, jaki proceder był. I te osoby potwierdzają okoliczności zdarzenia według ustaleń prokuratury, która świadczą o tym, że dochodziło do procedury przestępczego. I szkoda, że pan Grodzki i pozostali z Układu Senackiego nie stawiają się za tymi pacjentami, którzy mówią tak, gdyby nie określona suma, którą wpłacam na daną fundację czy stowarzyszenie jakkolwiek, to mój ojciec nie miałby przyspieszonej operacji, może by już nie żył. No jeżeli dzisiaj polityk nie staje po stronie pacjentów, osób poszkodowanych, tych, których ten mechanizm był wymuszany, wobec których był wymuszany, to ja mam naprawdę wątpliwość, gdzie tak naprawdę ta opinia publiczna zaczyna i w którą stronę iść. No wiadomo, że pan Grodzki zasłania się immunitetem, dlatego że się boi odpowiedzialności. Przecież to nie jest jedna, dwie, trzy osoby. To jest wiele osób, które potwierdzają tą wersję zdarzeń. To nie są historie wyssane z palca. Jeżeli ktoś chce wyjaśnić tę sprawę, to niech stanie przed odpowiedzialnością, przed sądem i niech tam to wyjaśni, a nie zasłania się immunitetem. Pan Grodzki po prostu ucieka od odpowiedzialności. Zresztą jeden z materiałów, nie wiem czy akurat u państwa ze stacji, mówił, że po określone czynności tam chyba koperta, to była forma takiej nagrody, że schował do biurka, do szuflady. To są jego słowa. No jeżeli dzisiaj ktokolwiek odważa wersję prokuratury, przecież ci prokuratorzy działają na materiałach, na zeznaniach, nad całością materiału zebranego, przecież tam jest ponad 30 osób, które będą miały akty oskarżenia i
widzimy, że jakby no, ta znieczulica. Ja ubolewam na tym, że były rzecznik praw obywatelskich, pan Bodnar, nie staje po stronie osób pokrzywdzonych pacjentów, tylko chce paraliżować prokuraturę. Interes partyjny, brutalny interes partyjny układu rządzącego wygrywa z ludźmi, którzy może to oglądają i którzy są świadomi tego, że w zderzeniu właśnie z panem Grodzkim, który umywa ręce od tego po postaci oczyści swojego immunitetu, jest po prostu czymś, co jest niegodne żadnego parlamentarzysty. Znaczy, dla mnie tutaj sprawa jest oczywista. To znaczy, prędzej czy później odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, poniesie marszałek Hołownia, który ja się wcale nie dziwię, że akurat z jego doświadczeniem i wykształceniem on może nie wiedzieć, co on tam czyta. Natomiast no, musi jednak mieć świadomość odpowiedzialności, którą bierze. No, to jest tak. Prezydent ma prawo łaski. Sam się zgodził na to, zgodnie z tą sprawą, że panowie Wąsik i Kamiński mogą się odwołać do Sądu Najwyższego. Ma decyzję Sądu Najwyższego i on mówi, że on jej nie wykona. To co to jest? To jest w sposób oczywisty przekroczenie uprawnień. On popełnia przestępstwo. I to nie jest tak, że on będzie marszałkiem wiecznie. On prędzej czy później za to odpowie. To jest po pierwsze, co powinno się stać. I wszyscy ludzie, którzy swoją drogą wspierają tego typu anarchię w państwie, też są dowodem na to, o czym mówiliśmy od dawna, że w Polsce po prostu działa układ, który chciałby, żeby żeby w Polsce sytuacja w wymiarze sprawiedliwości wyglądała tak, że jeżeli nam się jakaś decyzja w sądzie nie podoba, to w takim razie my sobie znajdziemy jakiegoś sędziego na telefon, który zrobi tak, jak Tusk chce. I wszyscy, którzy dzisiaj wspierają to, co robi Hołownia, że on tam zadzwoni i sobie załatwi jakiś skład tak, jak trzeba, wspierają najgorsze praktyki z państw autorytarnych i totalitarnych. I na to nigdy nie będzie zgody. Zresztą, szanowni państwo, to nikt inny jak ci ludzie, którzy zajmują się brutalnym przejmowaniem mediów, mówią o tym, że pachnie stanem wojennym, może po prostu tak samo, jak wtedy nie chcą przestrzegać konstytucji, tak samo teraz po prostu chcą wybrać sobie składy sędziowskie. To, co państwo widzieli wczoraj na konferencji, gdzie marszałek Hołownia mówi, że on chce zwrócić się, żeby to był określony skład. No przepraszam bardzo, no tego typu sytuacje są tak niedopuszczalne, że naprawdę zaczynam się zastanawiać, czy to jest jego rola, czy to jest aż taka głupota. Bo jeżeli to jest głupota, no to on poniesie konsekwencje własnej głupoty. Tylko, że tym wszystkim steruje oczywiście Donald Tusk, wykorzystując biednego Szymona Hołownię, któremu się wydaje, że on jest taki ważny, wielki, przecież zobaczmy, jak on się zachowuje. Nie może naprawdę wydaje, że on nosi togę, nie? Że to jest coś nieprawdopodobne, to nie tylko jemu z partii rządzącej, ale ten wybór składu, który jest wskazywany, czy to mówienie o tym, kto ma orzekać w określonych sprawach, jest absolutnym jednym wielkim skandalem. Ta sprawa jest wtedy bardzo prosta. To znaczy, no, polskie prawo wskazuje na to, która izba powinna tą sprawę rozpatrzyć. I to jest bardzo proste. Ale są ludzie, którzy udają, że tego nie widzą, nie słyszą. I rzeczywiście są w Polsce sędziowie, i to rzeczywiście jest tak, że są w Polsce sędziowie, którzy są gotowi, którzy de facto są politykami. To wszystko jest prawda. Natomiast jeżeli pani mnie pyta, co będzie w sytuacji, w której rzeczywiście tam sobie na telefon coś tam załatwi Hołownia i to będzie decyzja jednej izby i będzie potem decyzja drugiej izby, to trzeba patrzeć, która izba ma kompetencje w zakresie rozpatrywania tej skargi. I tutaj to jest bezsporne, która jest tej izby. Ja jeszcze na koniec, czyja żona ma jaja? Trzeba zapytać. Nie mam pojęcia. Trzeba zapytać osoby, która to napisała. Albo zerknąć do jednej z książek. Dziękuję. Jacek Ozdoba, Patryk Jaki, politycy suwerennej Polski, Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie z konferencją, a my za chwileczkę zapraszamy na program informacyjny. Piotr Kieraga już czeka.